Witam Państwa, nazywam się Jacek Borkowski, jestem kuratorem wystawy Oto Dni Krwi i Chwały, Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego. Jesteśmy dzisiaj w odwiedzinach w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. Wystawa została przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Wystawa nasza podzielona jest na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok opowiada o Reducie Ordona, począwszy od historii jej powstania, walk, jakie tam toczono, zobrazowane są sylwetki najważniejszych postaci, jakie miały styczność z tą redutą, z tym miejscem. Zaprezentowane są również wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie na tym terenie, jak również prezentowane są zabytki, jakie odkryte zostały podczas owych eksploracji, ich konserwacja, aż wreszcie prezentacja dla Państwa zwiedzających. Druga część wystawy poświęcona jest zagadnieniu rakiet oraz wojskom rakietowym na terenach Królestwa Polskiego, czyli XIX-wiecznych terenów Polski. Przedstawiamy zarówno początki, czyli pierwsze eksperymenty prowadzone na tej broni, których prekursorami jest zarówno generał Piotr Bontemps, jak i Józef Bem. Badania prowadzone były w tajnych laboratoriach w Arsenale, w dzisiejszym Państwowym Muzeum Archeologicznym. Na wystawie przedstawiamy zarówno wyniki tych prac, pierwsze szkice, rysunki, projekty oraz próby wykonywane na rakietach. Prezentujemy również pierwsze wytwory rakietowe oraz jak one wyglądały. Są udostępnione również eksponaty dla samych zwiedzających, także do dotykania można w rzeczywistości zobaczyć, ile taka rakieta ważyła, jak wyglądała, jakich była rozmiarów. Kolejnymi dwoma ważnymi elementami ekspozycji jest gabinet generała artylerii, odwzorowany, staraliśmy się odwzorować go jak najlepiej, zgodnie z naszymi posiadanymi przez nas informacjami. Gabinet taki znajdował się właśnie we wspomnianym arsenale. Na szczególną uwagę również należy zwrócić w przypadku prezentacji przez nas laboratorium artyleryjskiego, chemicznego, w którym to produkowano wspomniane rakiety za pomocą dostępnych wówczas zarówno chemikaliów, jak i narzędzi specjalistycznych. Całość wystawy, mam nadzieję, że będzie się Państwu podobać. Zapraszamy bardzo serdecznie, gdyż jest to bardzo ciekawy element nie do końca poznanej przez nas historii. Dziękuję bardzo. Jednym z bardziej okazałych elementów naszej ekspozycji jest przedstawione tutaj laboratorium chemiczne. To tutaj prowadzono pierwsze prace badawcze nad rakietami. Wstęp tutaj był ściśle ograniczony i surowo wzbroniony dla niewtajemniczonych. Prace były prowadzone pod okiem wielkich mistrzów i były ściśle utajnione. Udało nam się odtworzyć wszelkie wyposażenie takiego laboratorium, począwszy od zapisków, mikstur, dostosowanych oczywiście do ówczesnej epoki. Znajdujemy się obecnie w gabinecie generała artylerii Piotra Bontempsa, jaki to mieścił się w siedzibie Państwowego Muzeum Archeologicznego, czyli w ówczesnym XIX-wiecznym arsenale. To tutaj generał wydawał rozkazy, rozporządzenia i kierował ruchami wojsk, a także specjalnymi projektami, do których zaliczały się badania nad bronią rakietową. Na ekspozycji możemy podziwiać również odtworzone przez nas umundurowanie ówczesnych wojsk artyleryjskich, jak również odtworzony model rakietnicy polowej. Można również dotknąć niemalże historii, zobaczyć, jak w rzeczywistości taka rakieta wyglądała, jak ważyła.
Badania archeologiczne na Reducie Ordona Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie prowadziło w latach 2010-2013. Ogromnym zaskoczeniem było dla nas to, że udało nam się odkryć nie tylko pozostałości samych fortyfikacji, ale także mnóstwo zabytków i szczątki obrońców oraz tych, którzy Redutę atakowali. Powodem, dla którego wystawa o Reducie Ordona połączona jest z wystawą o korpusie rakietników i o samych badaniach nad rakietami, było znalezisko korpusu rakiety, który wylądował na Reducie Ordona i został znaleziony przypadkowo przez przypadkowego znalazcę jeszcze przed rozpoczęciem badań archeologicznych, co wskazuje na to, że rakietnicy byli na Reducie Ordona, mimo że dokumenty o tym nie świadczą i historycy o tym nie wiedzieli, ale pozostałości, które znaleźliśmy, wskazują, że były. Czy były one użyte? Trudno nam powiedzieć, bo być może po prostu zmagazynowane rakiety były w magazynowni, w prochowni, która wybuchła i zostały rozrzucone na terenie Reduty. Badania archeologiczne ujawniły pozostałości fosy, która otaczała dość spory obszar Reduty, pięciokątnej fortyfikacji, wału, a także wilcze doły. Wilcze doły, które miały spowolnić szturm, który spodziewany był od strony zachodniej. Warszawa otoczona była pierścieniem kilkudziesięciu fortyfikacji, które miały powstrzymać szturm od strony zachodniej. Najbardziej narażona Warszawa była na zdobycie od strony zachodniej. I w momencie, kiedy powstanie listopadowe chyliło się ku upadkowi, większość wojsk polskich zgromadziła się w twierdzy, broniąc Warszawy przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Spodziewano się szturmu, przygotowano odpowiedni system obrony. No niestety nie zadziałał w odpowiedni sposób. Bałagan, który wdarł się w szeregi obrońców, spowodował, że Rosjanie wykorzystali lukę pomiędzy dwiema fortyfikacjami. Fortyfikacją właśnie 54, zwaną później Redutą Ordona, i fortyfikacją 56, zwaną później Redutą Sowińskiego, i uderzyli na nieobsadzoną Redutę 55, przełamując obronę Warszawy. Skutek szturmu na Redutę Ordona był katastrofalny. Większość obrońców zginęła w tym szturmie. Zostali później wrzuceni do wilczych dołów. Odnaleźliśmy ich w trakcie badań. Ogółem znaleźliśmy szczątki 150 żołnierzy, z czego połowa mniej więcej to są żołnierze polscy, połowa żołnierze rosyjscy. Znaleźliśmy wyposażenie wojskowe. To jest oczywiste. Szczątki ładownicy, kaszkiety, fragmenty bagnetów, te będzie można oglądać tutaj na wystawie, fragmenty oporządzenia, sprzączki, ale znaleźliśmy również rzeczy osobiste żołnierzy, takie, które bardziej wzruszają niż opowiadają historię. Znaleźliśmy dewocjonalia, krzyżyki, które nosili na szyi żołnierze polscy, ikonki składane, podróżne, które nosili żołnierze rosyjscy. I te znaleziska stanowią tak naprawdę o największej wartości badań wykopaliskowych na Reducie Ordona. Znalezienie fajki, którą porzucił jeden z saperów, którzy kopali, mówi więcej o życiu tych ludzi i o ich pracy niż napisane rozkazy i napisane raporty przez wojskowych. Te znaleziska możecie Państwo oglądać na wystawie i zastanówcie się nad tymi pozostałościami. Te ikonki kryły w sobie bardzo osobiste pamiątki. W jednej z nich został umieszczony kawałek wstążki, która być może została dana przez narzeczoną bądź żonę na drogę. W drugim kosmyk włosów. To są takie bardzo osobiste rzeczy. Archeolodzy natrafiają na nie czasami i one przemawiają do nas bardzo wyraźnie. Mamy oczywiście także na wystawie fragmenty uzbrojenia i tego, co jakby jest kwintesencją obrony Reduty i w ogóle walk artyleryjskich. To znaczy pozostałości szczątków granatów, szczątków pocisków, które były wtedy miotane przez broń artyleryjską. Dość powiedzieć, że 6 września, wtedy kiedy zakończył się już szturm na Redutę Ordona, odbyła się największa bitwa artyleryjska w XIX wieku w Europie. Wtedy, kiedy
stanęło naprzeciwko siebie ponad 200 armat polskich i rosyjskich i rozegrała się dwugodzinna bitwa artyleryjska wygrana przez stronę polską, w której uczestniczył Korpus Artylerii Rakietowej. Wtedy wystrzelono praktycznie wszystkie duże rakiety, takie, które mam tutaj w ręku, czterocalowe, miotane na odległość prawie 2000 metrów. Ta bitwa, prowadzona i dowodzona przez generała Bema, zakończyła się sukcesem, powstrzymała na cały dzień jak gdyby szturm rosyjski, który dopiero następnego dnia zakończył się sukcesem, zdobyciem pierwszej linii umocnień. Druga linia umocnień została poddana, nie była broniona. Warszawa poddała się, chcąc uniknąć tego, co spotkało Pragę w czasie powstania kościuszkowskiego, a mianowicie rzezi ludności cywilnej. Bohaterska obrona zarówno Reduty Wolskiej przez generała Sowińskiego, jak i Reduty Ordona przez artylerzystów dowodzonych przez porucznika artylerii Konstantego Ordona przeszła do historii. O obu tych redutach napisano wspaniałe wiersze. Odsyłam Państwa do poezji z okresu powstania listopadowego. To nie tylko wiersze Mickiewicza, Reduta Ordona czy Śmierć pułkownika, ale również poezja zapomnianego już poety Stefana Garczyńskiego, który był twórcą jak gdyby pierwowzoru Reduty Ordona. To on opowiedział Mickiewiczowi i napisał pierwsze strofy opisujące samą bitwę. Ta poezja opowiada o rzeczywiście wydarzeniach z tego czasu widzianych oczami uczestnika tych zmagań. Wystawa pokazuje tylko część materialną, tą, którą odnaleźliśmy w ziemi, ale dzieje zapisane zostały zarówno w pamięci historyków, jak i w tej poezji. I dlatego uzupełnieniem tej wystawy powinna być właśnie lektura oryginalnych wierszy pochodzących z tego okresu. Najliczniejszą kategorią znalezisk były fragmenty pocisków artyleryjskich miotanych przez stronę rosyjską na Redutę Ordona. To przede wszystkim lane pełne kule, które miały za zadanie niszczyć siłę żywą przeciwnika, a także umocnienia, rozbijając koszokopy, rozbijając wały, a najbardziej śmiercionośnym rodzajem są granaty. W środku puste, wypełnione prochem, na zewnątrz bardzo mocna, żeliwna skorupa, która pękała na kilkanaście fragmentów. Żołnierze przeczekiwali ogień artyleryjski siedząc z tyłem, plecami przy wałach, tak żeby jak najmniej wystawiać się na ogień przeciwnika. W związku z tym granaty, które rozrywały się nad ich głowami, były głównym jakby narzędziem, którym można było ranić i zabijać obrońców. W kolejnej gablocie mamy świadectwo obecności poszczególnych jednostek wojskowych, które identyfikujemy na podstawie guzików, które znaleźliśmy. Te guziki oznaczały zarówno numery, jak i formacje i mamy rosyjski 17 i 18 pułk piechoty, które atakowały Redutę Ordona, a także polskie jednostki, jednostkę saperską reprezentowaną tutaj przez jeden guzik oraz korpus pierwszy pułk strzelców królewskich, który bronił Reduty Ordona. Oprócz tego znajdują się tu aplikacje, które znajdowały się na ładownicach i na kaszkietach obrońców. W kolejnej gablocie są pozostałości wyposażenia osobistego żołnierzy. Mamy tutaj bagnet rosyjski, który był użyty przez Rosjan w czasie szturmu. Oni wchodząc na wały, które były dość śliskie i strome, wbijali po prostu bagnety i po nich jak po takiej prowizorycznej drabinie wspinali się na wały. Mamy tam także klamry do wyposażenia, to co znaleźliśmy w ładownicach. I to ciekawe, że w ładownicach polskich nie odnaleźliśmy ani jednego pocisku. Nie znaleźliśmy kul ani ładunków prochowych, co oznacza, że Polacy wystrzelili wszystko, co tylko mieli. A w ładownicy było około 60 pocisków przed bitwą. Rosjanie natomiast mieli prawie pełne ładownice. 4-5 brakowało ładunków, także możemy stwierdzić, że szturm był bardzo szybki, nie zdążyli strzelić więcej niż 5-6 razy w czasie tego szturmu. Mamy tam także fajkę, która została pozostawiona przez sapera, który kopał wilcze doły oraz scyzory, który był w ładownicy jednego z obrońców.
Ostatnią z tych gablot wypełniają przedmioty najdrobniejsze, ale jednocześnie najbardziej osobiste. Są tam oczywiście monety i to bardzo ciekawe, bo znaleźliśmy sakiewkę najprawdopodobniej oficera rosyjskiego, wypełnioną monetami, w tym również monetami złotymi. To są dukaty, które były bite o dziwo przez mennice rosyjskie, naśladownictwa monet zachodnich, które miały odpowiednią wartość nominalną i nimi płacono oficerom, którzy brali udział w akcjach na poza granicami samego imperium. Ponieważ moneta rosyjska nie była środkiem płatniczym na terenie Królestwa Polskiego, nie miała żadnej wartości. W związku z tym płacono żołd oficerom w złotych monetach, które były falsyfikatami monet belgijskich i holenderskich, bo one miały konkretny wymiar i można było je po prostu wymieniać na towary. A zawierały tyle samo złota albo nawet lepszą próbę złota niż oryginalne, w związku z tym były bardzo chętnie przyjmowane przez miejscową ludność. W tej samej gablocie znajdują się przedmioty bardzo osobiste, dewocjonalia, które odnaleźliśmy w Wilczych Dołach wśród szczątków pochowanych tam żołnierzy. To są bardzo osobiste przedmioty, krzyżyki, głównie właśnie chrześcijan zachodnich, czyli polskich żołnierzy, polskich obrońców oraz ikony, które były noszone na szyi przez żołnierzy rosyjskich.